Hej, hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapciu i Skomik Pochwycenie jest blisko. Dzisiaj tak bardzo, bardzo szybko, bardzo szybki filmik, ponieważ no, Bóg tu pokazuje mi naprawdę bardzo namacalnie, bo przeżywam to, co zawsze, słuchajcie, przeżywam, przeważnie nagrywam dla Was, żebyście widzieli, że nie jesteście sami w różnych sytuacjach. Naprawdę, jeżeli ktoś czegoś nie przeżył, nigdy nie zrozumie drugiej osoby, co ona w ogóle ma na myśli. Więc chcę Wam dzisiaj powiedzieć taką rzecz, że jeżeli wstałeś dzisiaj i masz doła takiego, że masakra, wiadomo, dół nie jest od Pana Boga, jest od tego drugiego. Diabeł chce, byś po prostu był zdołowany, żebyś potem nie myślał, żebyś zabierał Ci pomysły, żebyś Ty nic w ogóle kompletnie nie robił, tylko siedział, leżał, płakał. To nie jest Bóg. To robi diabeł. I jeżeli tak się czujesz, najlepszym sposobem oczywiście jest modlitwa do Pana Boga, przyjście. Ja też stosuję taką rzecz, nie zawsze, bo przeważnie mam zawsze dobry humor, ale czasami są takie dni, że po prostu jesteś, no stajesz i nie wiadomo dlaczego jesteś po prostu smutny. No po prostu smutny, nie wiadomo dlaczego, przecież wszystko jest okej, tak? To jest po to zrobione, czy nawet czasami dopuszczone, abyś ty docenił, że jest to po coś, jest to też po to, byśmy my zobaczyli, gdzie mamy ratunek i ratunek nasz jest najbardziej w Bogu. I ja na przykład wstaję i nawet uśmiecham się, żeby diabeł też widział, że ja się uśmiecham, że ja się uśmiecham. On naszych myśli nie zna, ale to on patrzy, jak my co robimy, on widzi wszystko, jak się zachowujemy. I jak widzi smutek, to on się z tego cieszy. Ale jeżeli ty uśmiechniesz się, po prostu uśmiechniesz się i powiesz, ja jestem dzieckiem Bożym, na co mi to będzie, że będę smutna? Robię dalej swoje, rób dalej swoje. I za chwilę nawet przyjdzie taka opcja, powiesz, no dobra, jestem na chwilę szczęśliwa, jestem na chwilę uśmiechnięta, a za chwilę i tak to wraca. Nie dopuszczaj nawet takich myśli. Zawsze się módl. Panie Boże, bardzo Cię proszę o ochronę Twojej świętej krwi nad moim umysłem. Uwierzcie mi, działa. Działa, bo to jest po prostu modlitwa o ochronę Twojej świętej krwi Jezusa, która może tylko wyłącznie obmyć po prostu nasz umysł. I słuchajcie, tutaj się wszystko zaczyna, tutaj. Dlatego tak bardzo diabeł chce kontrolować nasze umysły. Dlatego tak bardzo Pan Bóg mówi, jeżeli masz kochać Boga, to kochaj Go całym sercem i umysłem. Jest to bardzo ważne, sercem i umysłem i całą duszą swoją, tak? Czyli mamy kochać Go całością, bo w umysł składa się najbardziej troszczenie się o innych, troszczenie się o finanse, troszczenie się o zdrowie, troszczenie się o inne sprawy. A to jest po prostu złudne i to jest coś, co diabeł po prostu chce, byśmy robili. A my mamy ufać Mu, Bogu, mamy po prostu dalej robić swoje. Bóg daje nam talenty, by dalej je używać. Nie poddawaj się. Dalej to rób. Bo z tego wychodzi później różnego rodzaju kontakty z ludźmi, które możesz po prostu Bogu, możesz Boga wychwalić, że to tylko dzięki Bogu to po prostu robisz. Także chciałam Wam to tylko powiedzieć, abyście wiedzieli, że naprawdę Bóg wszystko widzi, a Wy się nie poddawajcie. Uśmiechajcie się po prostu. Jest nawet udowodnione naukowo, że jak się przytulacie 12 razy, 12 przytulasów w ciągu dnia do kogoś, kogo bardzo kochacie, to jest dla nas potrzebne. Jako dla nas tutaj też fizycznie, to też pomaga na taką mentalność właśnie, by mieć taką tą też radość, ale zwłaszcza przebywanie z osobą, która Was najbardziej kocha. Przytulenie się do Niego sercem i duszą, słowami, myślami, tym wszystkim po prostu tak naprawdę najbardziej Was przybliży to po prostu do tego, byście mogli być szczęśliwi. Naprawdę, najbardziej. Jak pomyślcie sobie o Nim. Uwierzcie mi, widziałam filmik, ja Wam ten filmik podeślę, linka pod tym. Mówię, że podsyłam, ale jak widzę, że ktoś nie komentuje, że chce linka, to dlatego nie podsyłam, bo wtedy widocznie nikt o tym na to nie czeka. Ale podeślę Wam tego linka na bank od razu, zaraz to jak tylko się to wszystko wgra, byście widzieli, jak może wyglądać niebo. Jak ja zobaczyłam ten filmik, to jeszcze po prostu jeszcze bardziej zapragnęłam tam być. I to w ogóle może oczywiście być jeszcze ładniej, jeszcze piękniej, ale nawet nie chodzi o to, ale chodzi o to, że tam będzie Jezus. W takim pięknym miejscu, bo jakie to jest cudowne. Słuchajcie, to po prostu jest wow, to jest szok.
Najpiękniejszy tutaj pałac, zamek, nie umywa się do tego, co tam będzie. Umywa się, słuchajcie. Także zachęcam Was do tego, byście się nie poddawali, a uśmiechali. Uśmiechajcie się, bo udowodnione tak samo jest, że uśmiechacie się. Nawet sobie, nawet teraz sobie przetestujcie. Jak się uśmiechacie tak cały czas, przez 10 minut, albo nawet 5, uwierzcie mi, zostanie ten uśmiech Wam do końca, po prostu dnia. I aniołowie też obok Was są i widzą centralnie, że tego potrzebujecie, że radości potrzebujecie i w ogóle. Także nie poddawajcie się. Radość jest to dar od Boga. To jest dar uśmiechania się, w sensie takiej po prostu radości. Także zachęcam Was do tego, byście się po prostu uśmiechali. Bo dzięki temu zarażacie nie tylko siebie, ale własną rodzinę oraz pozostałych, którymi widzicie, na przykład, których widzicie na przykład w sklepach. Także to by było na tyle i Was serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnych filmikach na Rapture is Coming. Pochwycenie jest blisko. Oczywiście pochwycenie może być naprawdę w każdej chwili. Naprawdę. Ale myślę, że Bóg tutaj jednak troszeczkę chyba powstrzymuje, by jeszcze ktoś tam się mógł nawrócić. Naprawdę powstrzymuje to. Jest takie opóźnienie chwilowe. Mimo tego, że Pan Bóg i tak ma wszystko w swoich planach, ale na modlitwę naszą może zmienić naprawdę wszystko. Ja tak wierzę, uważam, tak jest, to jest to biblijne, co mówię, ponieważ widzę to po prostu w Biblii na temat różnych bohaterów, którzy po prostu modlili się o to i Bóg to uczynił. Zatrzymali słońce, Jozue, tak? Zatrzymał Bóg słońce, Mojżesz. Tam jeszcze był jeden bohater, ale nie pamiętam imienia. Także dobra, to będzie wszystko, słuchajcie. Was serdecznie pozdrawiam. Dajcie lajka, komentarz, subskrybujcie kanał, by Was tu nic, słuchajcie, nie ominęło. Udostępniacie ten filmik oczywiście dalej, by ktoś właśnie, kto jest smutny, mógł zobaczyć, że nie ma co się martwić. Po prostu trzeba działać, robić dalej swoje. Idziemy do góry, do przodu, a nie do tyłu, nie cofamy się. Ja bym chciał, byśmy się cofali i tyłowali. A to jest tylko diabelstwo, po prostu diabelstwo. Także pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się później. Dobra, kończę. To długie tak już jest. Okej, pa.